Alternatywne pająki, i wytaczamy naprawdę duże działa, gdyż padnie Captain Universe Spider-Man, czyli Peter Parker z Ziemi 13. No i w zasadzie wytłumaczyć tego bohatera można jednym zdaniem, bo jest to rzeczywistość, w której Peter Parker otrzymał Enigma Force, stał się kapitanem Universe oraz nigdy jej nie oddał. Ale wyprzedzając pytania, już wam mówię, czym jest Enigma Force. No więc Enigma Force to taka kosmiczna siła, która podróżuje sobie tu i tam oraz w momencie wielkiej potrzeby pojawia się, aby połączyć się z jakimś konkretnym pojedynczym typem i uczynić z niego kapitana Universe. Z kolei taki kapitan Universe dostaje dodatkowe moce, między innymi latanie, uderzenia kosmiczne, kontrolowanie molekuł oraz taki rodzaj kosmicznej świadomości, który sprawia, że jest jednością ze wszechświatem. Oce bardzo potężne, ale ograniczone do granicy rzeczywistości, z której pochodzi Enigma Force. Co znaczy, że jest jedna Enigma Force na każde uniwersum Marvel. Co znaczy też, że jest taką komiksową deus ex machina. To znaczy, jak nie wiemy jak zakończyć historię, to możemy dać głównemu bohaterowi po prostu Enigma Force, bo był w potrzebie i on rozwiąże problem, a potem Enigma Force go opuści. Bo zwykle jak potrzeba się kończy, to Enigma Force odchodzi. W relatywnie świeżych komiksach zaliczyliśmy całkiem sympatyczny retkon. Aktualnie, bowiem Enigma Force jest bogiem światła, który poszukuje swojego czempiona w całej galaktyce, po to, żeby zwalczać ciemność. Nie będziemy się już też ograniczać do wariacji tego stroju, który widzieliście przed chwilą, ale bohater obdarzony Enigma Force będzie mógł stransmutować sobie dowolny strój. No i kiedyś, gdzieś tam dawno temu, w zeszycie 329 Amazing Spidermana, Loki sobie coś tam knuje i wyknuwa sobie takiego Tri-Sentinela z sześcioma rękami i trzema głowami. W okolicy akurat jest Spider-Man, no i jest to wielka potrzeba, więc dostaje uderzenia gorąca. Chwilę później atakując Gravitona, który też jest w tej historii, odkrywa, że ma właśnie te Energy Blasts. No i bęk, uderza go kosmiczna świadomość oraz jego strój się transmutuje. Yy, właśnie w Kapitana Universe. Obdarzony boską mocą, Peter rozwiązuje problem w 3 sekundy, no a potem Enigma Force go opuszcza. W samym Spider-Versum w ramach zbierania pajęczej armii na Ziemię 13 trafia Spider-UK. W tej rzeczywistości pająki tworzą sobie taką bezpieczną strefę, której strzeże właśnie Captain Universe Spider-Man, który oczywiście w niej ma boskie moce, natomiast jeżeli by ją opuścił, to stanie się po prostu kolejnym zwykłym Spider-Manem. Oby numer 13 tej ziemi nie przyniósł im pecha.